koleżanki, która pokazuje nam swoją sztukę, która już taką, tak klarownie się pokazuje i bardzo, bardzo ciekawie. Ja się na malarstwie nie znam, na sztuce też się nie znam, ale kilka obrazów chciałbym mieć w swojej kolekcji, to tak chciałem powiedzieć. Myślę, że to jest ta jedna z tych osób, o których będę potrzebował, żeby rozruszać ten związek. Mam nadzieję, że wiecie, kto ja jestem, więc nie będę się przedstawiał. Powiedzieć? Proszę bardzo, oczywiście. Nie wiem, jestem nowym wiceprezesem do spraw programowych i chciałbym tutaj z tego zrobić coś dużego, z tego domu. Potrzebuję młodych z pomysłami, z energią, No to jest, ja jestem młody, no ja jestem też młody. No, mam już jestem pradziadkiem, ale jestem młody, więc ducha. Tak, ale jestem młody, ja potrzebuję tych ludzi w każdym wieku, ale którzy myślą do przodu, a nie do tyłu. Wszystkie pomysły, które Państwo macie, to proszę zgłaszać, napisać i będziemy je rozpatrywać. Jest olbrzymie pole do popisu, jest pole do działania i to działanie na naszą korzyść wspólną. Po prostu jeśli coś, bo tylko my możemy zbudować naszą pozycję, jeśli tu będzie bardzo dobrze się działo, to i my będziemy, nasze wartość jako artystów, jako będzie rosła i możliwości wymiany dalej, bo tak jak pewnie wszyscy się orientują i jak powiedzieć, myślę, że wiedzą, że o tym miejscu, o tym związku będzie świadczyło jakość naszej pracy, jakość naszych dzieł i to nas tylko obroni, nie to, że ktoś jest tam starszy wiekiem albo no, wyższy. Dziewczyna jest mała, znaczy malutka, truszynka, ale bardzo ładna, jak widzicie, to trudno to nie zwrócić uwagi. Więc proszę to przyjmij to jako komplement, ta dziadka, pradziadka. I oglądajmy, bo cieszmy się z tym, bo to naprawdę świetne są obrazy, jak naprawdę wielkie zaskoczenie. Dziękuję. Powiesz coś? Tak, chętnie. To ja posłucham. Przede wszystkim chciałabym powitać gości na mojej wystawie, podziękować za tak liczne przybycie, zaprosić oczywiście do podziwiania, do poczęstunku. Chciałam podziękować również Związkowi Artystów Plastyków za umożliwienie mi zorganizowania tej wystawy. Podziękować rodzinie, przyjaciołom, znajomych za pomoc w organizacji, wieszaniu prac. I jeszcze tak może króciutko powiem, że prace, które prezentują się na tej wystawie, pochodzą z 2013 i 2014 roku. Są to prace albo zgromadzone w cykle, są albo to właśnie cykle, albo pojedyncze, niezależne od siebie, od innych prace. Tematyka oczywiście jest bardzo różnorodna, ale powiem, że główną inspiracją dla mnie zawsze jest architektura. Bardzo często architektura jest współczesna. Drugą kolejną istotną dla mnie rzeczą jest miejsce i to miejsce jest albo konkretnym, realnym jakimś punktem, albo jest to miejsce fantasmagoryczne, nie wiem, mówili, że jest inne właśnie, tak. Jakieś takie wyobrażeniowe. To są dla mnie właśnie, tak jak mówię, najważniejsze inspiracje, jest ich pewnie jeszcze znacznie, znacznie więcej, ale to już może w indywidualnej dyskusji chętnie opowiem. Także zapraszam. Dziękuję. Jeszcze ja znam. Nie pamiętam.
No dobra. Okej. Okay.